Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Pozdrawiam po pallotyńsku was wszystkich, którzy uczestniczycie w sympozjum. Jak jest wspaniale móc poświęcić czas dla formacji, modlitwy, zdobywania nowej wiedzy o tych, którzy byli przed nami, już nas poprzedzili i dla naszego życia są przykładami do naśladowania, tak jak błogosławiona Elżbieta Sanna, której jestem ogromnie wdzięczna. Jestem siostra Klausa Maria Casarini ze Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego Pallotynki Rzymskie. Jestem w zakonie już 45 lat, z tego 40 lat jako profeska po pierwszej profesji. Od początku pracuję jako liderka w różnych dziełach naszej prowincji Santa Maria, która ma za patronkę Matkę Boża z Aparecida. Od początku mojego powołania, po ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych, pracuję w edukacji z dziećmi. Jestem dyrektorką szkoły, najpierw dyrektorką szkoły społecznej w Porto Alegre, a obecnie jestem dyrektorką szkoły imienia Matki Bożej Fatimskiej w Santa Maria. Również mieszkam w tym mieście. Jest to region centralny stanu Rio Grande do Sul, który znajduje się na skraju naszego kraju, Brazylii. Jestem tutaj z wami, aby opowiedzieć trochę o moim życiu, kierunku, jaki obrało moje życie przed i po cudownym wydarzeniu, jaki stał się moim udziałem. Przeszłam krwawy udar mózgu. W tym czasie pracowałam dużo, zawsze dużo pracowałam, oddawałam się całym ciałem i duszą. Zawsze miałam wielką wiarę, jednak wielokrotnie praca, osobiste sprawy zabierały czas modlitwy. Nie, że nie miałam wiary, zawsze miałam wielką wiarę, jednak aktywność zawsze była u mnie, w moim życiu na pierwszym miejscu. Zawsze starałam się robić bardzo dobrze to, co wykonywałam. Wykłady, aktywność, zakon, lubię sztukę, więc pracowałam dużo ze sztuką. Jednak w tamtym momencie, 13 września 2010 roku, życie powiedziało mi: stop, zmień się. Po wielkim stresie dostałam udaru. Byłam wówczas w szkole. W tym czasie byłam wicedyrektorką szkoły. Otrzymałam bardzo szybką pomoc od ludzi. Stało się to w moim gabinecie, rozmawiałam z jedną osobą i poczułam ogromny ból głowy. Ta osoba wyszła z gabinetu i czułam, jak moje ciało słabnie. Aby nie upaść z krzesła, położyłam się na podłodze. Spociłam się bardzo. Bardzo się pociłam. Udało mi się zadzwonić po dyrektorkę. Ona przyszła szybko. Jedyną rzeczą, którą udało mi się powiedzieć, było, że czuję się bardzo źle. Ona wezwała karetkę i od razu mnie zabrano do szpitala. Był to bardzo gorący dzień, bardzo się pociłam. Pamiętam, wychodząc ze szkoły, kiedy mnie zabrali do karetki, zimny powiew na moim ciele, tak jakby był to deszcz. Powiedzieli mi jednak, że nie padało. Od tego momentu, kiedy zabrała mnie karetka, nie pamiętam nic więcej.
Byłam nieprzytomna. Nie wiem, czy było to naturalne, czy nie. Byłam nieprzytomna 20 dni. Po przybyciu do szpitala lekarze mnie zbadali. Ksiądz udzielił mi sakramentu chorych. Lekarz poprosił, aby zawołać całą rodzinę, gdyż nie przeżyję. Jeśli przeżyję, to będę do końca życia nieświadoma. Pozostawałam na intensywnej terapii nieprzytomna przez 20 dni. W tych dniach w pewnym momencie miałam wizję. Nie wiem, czy to był sen, wyobraźnia, myśl. Nie wiem tego. Faktem jest, że do dziś, 14 lat później, ten obraz jest bardzo silny w moim wnętrzu. A było to tak. W pewnym momencie zauważyłam panią w białym welonie. Moja głowa była pełna krwi, a ona zbierała krew swoim welonem. Krew z mojej głowy i wyciskała ją na serce Jezusa. Jezus przyjmował tę krew. Muszę tutaj powiedzieć, że mam wielkie nabożeństwo do serca Jezusowego. I od tego momentu ten obraz trwał i w konsekwencji tego czułam się jakby w bardzo ciemnym tunelu, głębokim, jakby to była studnia. Nagle zobaczyłam dwoje drzwi, spod których wychodziło światło. I z tych dwoje drzwi czułam, że powinnam wybrać jedne z nich, w które z nich powinnam wejść. I ja byłam bardzo zdeterminowana. Nagle pojawił się obraz Jezusa, który uśmiechał się do mnie i pytałam się, które drzwi mam wybrać. I on tylko się uśmiechał, wskazał na dół i widziałam od palca światło w formie taśmy, która owijała całe moje ciało. Kiedy to światło dotarło do mojej głowy, zostałam uniesiona do góry tej studni i natychmiast obudziłam się na intensywnej terapii, odzyskałam przytomność. Na początku nie wiedziałam, gdzie jestem, nie rozróżniałam kolorów. Później ludzie zaczęli przychodzić, zaczęłam odzyskiwać pamięć. Ludzie przychodzili i przypomniałam sobie. Od tego momentu zaczęłam mieć inne spojrzenie na życie. Jesteś tam i zaczynasz myśleć, co tak naprawdę było warte z tego wszystkiego, co uczyniłam do tego momentu. Jakie ślady zostawiłam dla innych? Co tak naprawdę było ważne dla ludzi z tego wszystkiego, co robiłam? Pozostałam jeszcze kilka dni w szpitalu. Wróciłam ze szpitala, tutaj, gdzie dziś mieszkam. Wtedy był to dom dla starszych sióstr i tych sióstr, które potrzebowały leczenia. Byłam tutaj kilka dni, aby później iść tam, dokąd mnie poślą. W rozmowie z lekarzem neurologiem, który mnie leczył, on zawsze powtarzał: jesteś bardzo zaprzyjaźniona z tym w górze. Bo gdyby tak nie było, dziś byś już nie żyła. Za każdym razem on to mówił. Po powrocie do domu dowiedziałam się, że grupa świeckich założona przez siostrę z mojej wspólnoty, która studiowała życie świętego Wincentego Palotiego oraz życie błogosławionej Elżbiety Sanny, grupa starszych samotnych pań i wdów, która nosi nazwę Stowarzyszenia Elżbiety Sanny, grupa ta była na pielgrzymce w Rzymie i Ziemi Świętej. I kiedy ja byłam na intensywnej terapii, oni byli przy grobie Elżbiety Sanny i tam modlili się za mnie. W tym momencie, czy była to dokładnie ta chwila, tego nie wiem,
Ale w tym czasie, kiedy oni się modlili, ja miałam wizję, po której odzyskałam przytomność. To spowodowało, że wzrosła we mnie miłość i wdzięczność. W tym czasie ja byłam również sekretarką Krajowej Rady Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Brazylii. Miałam kontakt ze wszystkimi, którzy okazali mi swoją miłość. Nasz charyzmat jest po prostu wspaniały. Elżbieta Sanna, jako współspadkobierczyni Palottiego w tej drodze, tego pięknego charyzmatu, który mamy, dokonała tego dzieła. Dlatego też moje spojrzenie na nią jest jak na kobietę, która nie dała się pokonać przez wyzwania życia. Nie stała się ofiarą przez kalectwo ramion, którego doznała w dzieciństwie. Ona była i jest zdecydowana, ponieważ miała cel w życiu. I właśnie cel życia jest tym, co staram się zawsze mieć przed moimi oczami w obecnym życiu, w tym, co robię, w życiu zawodowym, w mojej pracy, mojej misji, jako dyrektorka szkoły katolickiej. I mając w edukacji zawsze na horyzoncie życia osobę Jezusa Chrystusa. Mam tutaj pytanie, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o Elżbiecie Sannie? Uczyliśmy się o niej od momentu wstąpienia do zgromadzenia. Uczymy się o Pallottim i wtedy usłyszałam o pierwszej współpracownicy Pallottiego, ale nigdy nie zwróciła mojej uwagi, żebym mogła poznać ją bliżej. Poznałam ją bliżej, kiedy wróciłam do Santa Maria. Czy moje życie zmieniło się po uleczeniu? Tak. Ja mówię, że miałam jedno życie przed chorobą i po niej moje życie jest zupełnie inne. Tak w postawie, jak i w życiu wspólnotowym w zakonnie, we sposobie pracy z ludźmi, przyjęcia osób, zrozumienia i pojęcia tego, co każdy człowiek przeżywa. Wiedzieć, że tak jak ja, nie jestem idealna, mam swoje upadki, błędy, tak również staram się przyjmować innych. Pytanie, które zawsze zadaję sobie i mojej grupie, wobec tego, co się stało, czego się nauczyłam? Gdyż wzrost, dojrzałość jest wówczas, kiedy nie popełniamy tych samych błędów, ale czegoś nauczymy się, aby być lepszym. Po uleczeniu zaczęłam spoglądać bardziej na to, co jest istotne w życiu, w moim życiu, w życiu osób, które mnie otaczają. Dałam sobie czas, przeorganizowałam moje życie i mam czas na modlitwę osobistą, czas na modlitwę wspólnotową, lekturę duchową, medytację Słowa Bożego wraz ze wspólnotą, osobiście i razem z grupą liderów w szkole, w relacjach z osobami, grupami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, dając formacje. Mamy tutaj w szkole grupę Zjednoczenia w Santa Maria. Jest to moment formacji, aby osoby czuły się umocnione, aby dawać świadectwo chrześcijańskiego życia wśród osób, z którymi pracuję w swoim zawodzie. Jestem bardzo wdzięczna Elżbiecie Sannie i staram się towarzyszyć i pomagać tej grupie Stowarzyszeniu Elżbiety Sanny, w której siostra z mojej wspólnoty pracuje. Ona jest założycielką tej grupy i dalej kieruje tym dziełem. Również jestem bardzo wdzięczna Bogu za to, że otrzymałam jeszcze jedną szansę życia. Wierzę, że jeśli On mnie chciał jeszcze na tym świecie, to dlatego, że moja misja jeszcze się nie skończyła.
Muszę zwrócić moją uwagę i realizować to, co było zaplanowane dla mnie. Zaufać każdego dnia. Jestem wdzięczna każdego dnia, dziękując za to, że jestem żywa, dziękując, że jestem tutaj. On mi udowadnia, że jest ze mną w każdym momencie. Ja nie mam wątpliwości co do tego, ponieważ kiedy myślę, że wyzwania są tak wielkie, kiedy wygląda, że nie dam rady im sprostać, a moja obecność, moje spotkanie z Nim, Jego obecność w moim życiu sprawia, że sprawy toczą się we właściwym kierunku. Dlatego nie zniechęcajcie się wobec przeciwności życiowych. Liczcie na obecność świętego Wincentego Palottiego i błogosławionej Elżbiety Sanny, którą tutaj nazywamy z wielką miłością Bettina, oraz na obecność Boga, Jezusa i nigdy się nie zawiedziemy, nigdy nie zniechęcimy się, nigdy nie będziemy przygnieceni do ziemi, kiedy wierzymy, że mamy Ojca w niebie, że mamy naszego Ojca Założyciela, że mamy Elżbietę Sannę oraz że mamy przede wszystkim Maryję, Matkę Jezusa, która kroczy z nami. Dla was, którzy mnie słuchacie, dam słowa piosenki, która mówi: co ja myślę o życiu? Że pewnego dnia ono mnie zapyta, co zrobiłam z moimi marzeniami i jaki jest mój sposób kochania. Co zostawiłam dla ludzi, którzy będą na świecie, aby moje życie nie było przeżyte głupio, aby nie było za późno. Dobrego sympozjum dla was wszystkich. Niech Bóg was błogosławi, każdego z was z osobna i niech spojrzy i zaspokoi potrzeby każdego, które nosicie w głębi waszych serc. Bądźcie dobrzy.